Grzegorz Braun, Konfederacja. Minuta czasu. Rozumiem, że najpierw pozwoli mi pani marszałek uzasadnić mój sprzeciw. Ma pan minutę czasu na wygłoszenie wniosku formalnego. Proszę bardzo. Czy podda pani pod Panie pośle, ma pan minutę czasu na zgłoszenie wniosku formalnego, chyba że pan rezygnuje. Szanowna pani marszałek, chce pani poddać pod głosowanie sprzeciw bez uzasadnienia. Przechodzę zatem do mojego wniosku formalnego. Wniosek formalny jest taki. Niech debata na temat ustawy, która zmienić ma plus minus półsetki różnych ustaw. Niech to będzie debata, a nie plebiscyt. Niech to będzie debata, a nie plebiscyt. Rozumiem, że w pierwszej kolejności będziemy debatowali o tej ustawie, którą wy nazywacie tarczą, my nazywamy betonowym kołem ratunkowym dla polskiej przedsiębiorczości. O, widzi pani, nawet to nie jest jasne jeszcze o tej porze, która ustawa, o jakiej porze będzie głosowana. Ja zatem wnoszę o to, żeby zmienić sposób prowadzenia dyskusji i nie reglamentować czasu wystąpień klubów i koła. To mój wniosek formalny. Grzegorza Brauna z klubu, z koła Konfederacja. Szczęść Boże, mimo wszystko, panie marszałku, przy okazji informuję, że transmisja z naszych obrad urwała się w chwili, kiedy udzielał pan zbawiennego napomnienia posłom, ministrom PiS-u. Przypadek? Nie sądzę. Z łącznością mamy tutaj stałe problemy i w tej ustawie o zmianie wszystkiego, tylko nie wiadomo na co. Powtórzę, 50 ustaw plus minus, 50 ustaw zmieniacie w takim trybie, którego tutaj oko ludzkie nie widziało, a język nie opisze. W tej ustawie łączność i dane, dane wrażliwe, to jest, zdaje się, czyjś konik, punkt honoru i pytanie, jaka jest rzeczywista agenda rządu? Do czego rzeczywiście zmierzacie? Dlatego, że to, co jest deklarowane werbalnie, propagandowo, to jest, powiem grzecznie, zawsze problematyczne. Natomiast niewątpliwie budujecie system głębszej, szerszej inwigilacji, kontroli. Zakładacie Polakom elektroniczną smycz na szyję, czy czynicie to świadomie, czy jak nieszczęsny pan poseł przewodniczący sprawozdawca Kowalczyk, jak rozumiem, w poczuciu, że występujecie tutaj jako sztandarowi monopoliści na patriotyzm. Być może sami nie wiecie, co czynicie. Dowiedzcie się zatem. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję, panie pośle. Nic dodać, nic ująć. Argumenty padły. Paść musi pytanie. Czy wy nie zdajecie sobie sprawy z tego, co robicie? Szanowni, drodzy państwo, którzyście weszli hurmem do tej izby pod sztandarami patriotyzmu, uzurpujecie sobie pretensje do monopolu na patriotyzm, a w gruncie rzeczy występujecie w charakterze podajnika kołchozowego pasa transmisyjnego, którym wszystko, co najgorsze, cały ten szlam eurokołchozowy ma wjechać do samego serca Rzeczypospolitej, ma zainfekować nasz system prawno-ustrojowy. To jest scenariusz optymistyczny, że nie wiecie, co czynicie, bo scenariusz pesymistyczny, no, to jest scenariusz, że taki, w którym no, odgrywacie rolę niedeklarowaną. Właśnie ta podwójność agendy w waszym działaniu. Myślę, że to jest już powoli może nawet nudne dla tych, którzy jeszcze śledzą te fasadowe obrady tej zredukowanej do całkiem już zbytecznego minimum Wysokiej Izby, dlatego że rzeczywiście nie ma projektu ustawowego, którego byście tutaj nie przynosili ostatnio, który by nie był co najmniej upstrzony jakimiś lub czasopismami w waszym wykonaniu. Nie róbcie tego, nie róbcie tego, zawahajcie się. Konkretna
sprawa. Czy naprawdę o to chodzi, żeby Polacy ostatecznie, finalnie zostali podzieleni na obywateli dwóch kategorii? Tych, którzy zaakceptowali cały ten system przez Wielkiego Brata projektowany i z waszym udziałem wznoszony, i tej kategorii, jacyś tam ostatni Mohikanie, którzy chcieliby wrzucić złotóweczkę do koszyczka, jak jadą autostradą. Czy my mamy wykluczyć tych ludzi z życia publicznego? Czy nie widzicie, że to jest kuchennymi drzwiami ten sam system, który działa już na przykład w Chińskiej Republice Ludowej, punkty zaufania społecznego? Pielęgnujmy istnienie wśród nas takich reliktów, być może przeszłości, ale wolnych ludzi, którzy nie chcą przez smartfon być podpięci do Wielkiego Brata. Nie chodzi o to, żeby Polskę zamieniać w skansen. Nie chodzi o to, żebyśmy się bali innowacyjności. Nie, wręcz przeciwnie, to nasza specjalność. Konfederacja ma najlepszy standing na wszystkich forach, we wszystkie rodzaje mediów elektronicznych, ale co innego jest cieszyć się tym, co pożyteczne. Ludzie sobie sami znajdą drogę do tego. A co innego jest kreować narzędzia przymusu, kontroli, inwigilacji, za którymi nieodzownie zawsze idzie represja. Wstyd. Hańba. O przymus chodzi. O przymus. Nie o to, szanowny panie pośle sprawozdawco, szanowny panie ministrze, nie o to, czy to dobre, czy złe, bo być może świetne dla niektórych, tych, którzy wybiorą to rozwiązanie, ułatwienie, rzecz w tym, że zaprowadzacie przymus, że wasze totalniackie inklinacje także i w takiej, zdawałoby się, prostej sprawie biorą górę. Dajcie Polakom wolny wybór. Nie dyskryminujcie tych Polaków, którzy waszych dobrodziejstw nie będą chcieli, którzy będą woleli poruszać się swoimi ścieżkami na swoich zasadach. Powtórzę, nie o to chodzi, żeby w Polsce konserwować skansen, ale między skansenem a obozem koncentracyjnym, nowym wspaniałym światem, czy nową wspaniałą normalnością pana premiera Morawieckiego jest szerokie pole manewru. Nie instalujcie elektronicznego pastucha na wszystkich Polaków. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm tę propozycję przyjął. Sprzeciwiam. Zatem przystąpimy nad tym w bloku głosowań. Zarządzam przerwę do godziny 18. Przerwa do godziny 18. Wszystko. Czcigodna pani marszałek, Wysoka Izbo, dowiadujemy się, że dyktat tej przejściowej, chwała Bogu, większości parlamentarnej doprowadził do takiego psikusa, jakim jest zblokowanie wszystkich poprawek. I dowiadujemy się, że liczba pytań, które zamierza pani marszałek dopuścić przed głosowaniem tych i tak już zblokowanych poprawek, wynosi zero. I w związku z tym ja wnioskuję formalnie o przerwę, która mogłaby posłużyć pani marszałek do zwołania Konwentu Seniorów po to, żeby wykorzystała pani marszałek ten czas do reasumpcji w tej sprawie. Ponieważ farsowość tej procedury, myślę, że jest na dłuższą metę szkodliwa dla autorów tej farsy. Nie, żebym specjalnie się nad wami użalał, ale tak z, jakby to powiedzieć, z
z chrześcijańskiej troski o waszą przyszłość. Zarządźcie tę przerwę i zmieńcie swój sposób. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę, który poddam pod głosowanie. Przystępujemy.